artysta, malarz. Malarz to zawód artystyczny. Kojarzy nam się z płótnem, białym fartuchem, ubrudzonym kolorowymi farbami i przycienioną pracownią, w której zawsze unosi się zapach farby olejnej i rozpuszczalników. Malarze tworzą obrazy, używając do tego różnorodnych technik. Każdy ma swój własny, niepowtarzalny styl, a także preferencje. Niektórzy odwzorowują na płótnie krajobrazy, inni zwierzęta. Są też tacy, którzy wybierają abstrakcję albo łączą fantastyczny, wymyślony świat ze współczesnymi czy historycznymi realiami. Malarze bawią się podczas pracy twórczej kształtami i kolorami. Czerpią inspiracje z różnych źródeł, dlatego często wykonują szkice poza swoją pracownią. Malowidło może być obrazem uczuć lub nastroju artysty. Może być związany z jego życiem, z jego inspiracją. Ale zdarzają się osoby, które po prostu tworzą to, na co mają ochotę. Tutaj nie ma reguły. Ważny jest efekt końcowy. Malarze malują, gdy mają chęć tworzenia dzieła, a mogą też malować na czyjeś zlecenie. Mogą też współpracować z różnymi firmami przy produkcji gier, filmów i reklam, tworząc na przykład grafiki koncepcyjne albo zostać nauczycielami w szkołach podstawowych, liceach i szkołach wyższych. Sam proces twórczy przebiega na wiele różnych sposobów. Nie ma złotego środka. Niektórzy malarze wyjeżdżają ze swoimi farbami i sztalugą na 2 tygodnie, obserwują przyrodę, zwierzęta czy miasto, które ich pociąga. Dopiero będąc w miejscu, które chcą przedstawić, gdy czują, że mogą je namalować, zaczynają pracę. Inni pracują w swojej pracowni, tylko w towarzystwie ulubionej muzyki albo wręcz przeciwnie, potrzebują ciszy, żeby móc się skupić. Praca na zewnątrz często nie jest możliwa z powodu niekorzystnych warunków pogodowych. Z kolei praca w pomieszczeniu zamkniętym naraża malarza na wdychanie oparów farb. Malarze mają swoje pracownie i są malarze, którzy mogą tworzyć w każdym miejscu i o każdym czasie. W związku z tym noszą ze sobą szkicownik i ołówek lub pudełko farb akwarelowych z pędzlami. Zawsze warto mieć przy sobie niezbędne narzędzia. Artysta, malarz w swojej pracy używa pędzli do nakładania farb artystycznych, palety do mieszania barw, sztalugi jako stojaka do obrazu, zestawu do rysowania, do sporządzania szkiców i rysunków oraz innych przyrządów. Malarze cały czas wystawiają swoją twórczość w galeriach. Często biorą też udział w różnorodnych projektach artystycznych, na przykład malując murale. Poza tym malarz to nie tylko sztaluga i płótno. Współcześnie coraz częściej korzysta się z tabletów i programów graficznych, dzięki którym artyści malują obrazy w formie cyfrowej, cieszące się taką samą, jak nie większą popularnością. Prace graficzne prezentuje się na różnych stronach internetowych. Dzięki takim miejscom artyści często są odnajdywani przez różne firmy, które są zainteresowane skorzystaniem z usług artystycznych.
Osoba, która maluje obrazy i interesuje się sztuką, może rozwijać swoją pasję w różnych ogniskach plastycznych czy na dodatkowych zajęciach. W wieku licealnym można wybrać szkołę o profilu plastycznym, a na studiach pójść już konkretnie w stronę malarstwa. W szkole malarz może poznać wielu ciekawych ludzi, nauczyć się historii sztuki, a także poznać inne metody oraz formy malarstwa, z którymi do tej pory nie miał styczności. Pod okiem doświadczonego nauczyciela może poznać szczególne sposoby malowania i wykształcić sobie sposoby pracy nad dziełem, które tworzy. Okres nauki to również taki czas, kiedy człowiek ma szansę ukierunkować się na określony rodzaj malarstwa, a także zdecydować, czy malarstwo rzeczywiście jest dobrym sposobem na życie, czy powinno pozostać w sferze pasji. Warto korzystać również z rad profesjonalistów. W ten sposób można się bardzo dużo nauczyć. Zawód malarz to zajęcie dla prawdziwych pasjonatów. Tak naprawdę artyści szlifują swoje umiejętności przez całe życie, często zaczynają już w dzieciństwie. Trzeba poświęcić mnóstwo czasu, żeby zacząć zarabiać na swojej twórczości. Potrzebny jest zapas cierpliwości i samozaparcia, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kiedy pojawi się ta pierwsza osoba zachwycona obrazami. Artyści malarze o tym wiedzą, dlatego mimo chwil słabości nigdy się nie poddają. Każdy, kto chce zostać artystą malarzem, może się tego zawodu nauczyć. Są szkoły, które specjalizują się w uczeniu tego zawodu. Po ukończeniu szkoły podstawowej, a następnie szkoły ponadpodstawowej i zdaniu egzaminu maturalnego możesz nauczyć się zawodu artysta-malarz na studiach wyższych.